łowca mebli stylowych pokazuje łupy. Dzień dobry moi drodzy. Od wielu lat zajmuję się sprowadzaniem mebli z zachodu Europy, głównie z Francji i Belgii. Sprzedaję tylko przez internet. Zapraszam na moje aukcje, gdzie szczegółowo opisany jest darmowy sposób dostawy i przygotowania mebli. Sprzedam mebel po renowacji, odświeżeniu, witryna C156, serwantka. Cena po renowacji 1999, odjąć 600, czyli 1399. Dowóz gratis po mojej trasie, płatne przy odbiorze. Opcja korekty koloru, dopłata. Opcja przemalowania na inny kolor, dopłata. Przebudowa wnętrza, również dopłata. Zdjęcia i film wykonane przed renowacją, odświeżeniem. W trakcie renowacji zostaną usunięte wszelkie mankamenty. Renowacja będzie polegała na przeszlifowaniu drewna, wybarwieniu, pomalowaniu półmatowym lakierem, ewentualnie natarcie olejem lub woskiem do mebli. Wstrzymam się jednak z tą renowacją aż do momentu zamówienia mebla. Może kupujący będzie miał inną wizję wykończenia. Mebel stylizowany, kupiony we Francji z drugiej połowy XX wieku. Tak jak wspomniałem w filmie z ostatnich łowów, ciężko było upolować tyle, aby zapełnić busa i przyczepę. Dlatego kupiłem kilka ładnych i praktycznych stylizowanych mebli. Na zachodzie Europy nie mieli przerwy w życiorysie zwanej komunizmem i moda na meble stylowe trwała nieprzerwanie. U nas w tym czasie okupant sowiecki widziałby nas w walonkach i waciakach, wciskając kilka rodzin w jedno mieszkanie. Meble stylowe wyrzucano, a wstawiano toporne meblościanki. Przypomniał mi się fragment Psiego Serca Bułhakowa, w którym jeden z bohaterów mówi, że rozumie komunizm, ale dlaczego oni, mając na myśli komunistów, chodzą w walonkach po dywanach. Największą zaletą tego mebla jest jego praktyczność, pakowność. Drewno mahoniowe. Z litego drewna są nogi, ranty i rzeźby. Powierzchnie płaskie, płyta meblowa, oklejona naturalnym fornirem. W podstawie można schować cięższą zastawę. Natomiast górna część witryny, szczególnie reprezentatywna, nadaje się na ekspozycję zastawy szklanej, ale i nie tylko. Kiedyś dla kolekcjonera krótkiej białej broni zamontowałem podświetlenie jego ekspozycji, montując lampki od góry i boków, a także specjalne listwy LED-owe przyklejane z boków szklanych półek, dających wrażenie rozświetlonych tafli szkła. Szklane boki i szklane półki dają efekt przestrzeni. Mebel nierozkładany do transportu trzeba wnosić w całości. Wymiary po zewnętrznych częściach w centymetrach. Głębokość. Gzyms 48, korpus 44, nogi 47. Szerokość. Gzyms 133, korpus 123, nogi 130. Wysokość całości 184,5. Półka szklana, głębokość 35, szerokość 116. Odległości między półkami licząc od dołu 33, 26, 34 i jeszcze 10 pod daszkiem. Półka drewniana, głębokość 32,5, szerokość 116,5. Odległości między półkami licząc od dołu 24, 22 i jeszcze 6 pod blatem. Zapraszam do kupna i kontaktu. Stan bardzo dobry.
Duża oszczędność na kosztach związanych z renowacją. Mebel stabilny, zamki okucia działają, nie ma drewnojadów ani nieprzyjemnych zapachów. Odświeżenie różni się tylko tym od renowacji, że nie jest prowadzona szczegółowa dokumentacja przeprowadzonych zabiegów. Czasami użyte są współczesne, lepsze materiały. Mebel przejdzie fachową, gruntowną renowację, odświeżenie i jest w bardzo dobrym stanie, konstrukcyjnie jak i wizualnym. Drewno zachowane jest w bardzo dobrym stanie, konstrukcja mebla jest sztywna i stabilna. Wszystkie meble są naprawione stolarsko-mechanicznie. Na koniec kilka propozycji, jak można podrasować meble. W tej chwili to tylko takie zdjęcia, ale w miarę wolnego czasu na pewno nagram filmiki, jak podrasować, przebudować meble i ze zwykłych zrobić super meble. Dowóz gratis po mojej trasie Kielce, Warszawa, Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Łódzkie, Poznańskie. W inne miejsca pobieram opłaty tylko za paliwo, jakie spali samochód. Jeżeli się podobało, daj nam łapkę w górę. Chcesz zobaczyć następne filmy? Zasubskrybuj mój kanał. I pamiętaj o tym, żeby zaznaczyć dzwoneczek. Wtedy będą przychodziły powiadomienia. Pytania proszę pisać w komentarzach pod filmem. Pod filmem link do naszej strony firmowej na Facebooku.